Niemiecki, bo kurwa. Ubieramy buty wspinaczkowe. To wczoraj to bum. Niemiecki poranek. Nasz samochód jest gdzieś tam, rykowiskowóz. Jedziemy na jakiś opuszczony pawilon. Kiosk. Tak, pawilon a la kiosk. Rykowiskowóz jeszcze stoi. Pakujemy się i co? I pierwszy jedziemy na CPN. Właśnie przyjechaliśmy, budynek, do którego mamy iść, jest tam. Oto on. Nie mam pojęcia, co to jest. Jeden z Urban Exploratorów nam to polecił. A czy się tam da wejść, nie wiem, pełno osób wokół. Na budowach. Ale obok tego można przejść, nie? Ona jest. Gdzie ona jest? Tu. No tu. Tu i tam jeszcze wyżej. Pewnie na dach może. Dotarliśmy do kolejnej lokalizacji, ale jest pewien problem. Jest tu pełno osób. Jest to strasznie na widoku. A co to jest? To sam szkielet. Czyli w sumie nic ciekawego. Fajnie do tego przejść. No i jest to wszystko ogrodzone drutem kolczastym. To nie takim jak na bunkrach, tylko... Właśnie takim jak na bunkrach, patrz. No, ale jest już konkretnie, a tam było tylko tego... No. A nie wiem, czy to nie są jeszcze takie rozwidlone te blaszki, jeszcze gorsze. No może i byłoby tam ciekawe coś. A niektórzy z nas mają złe doświadczenia z takim drutem. Tak, czekaj. Zademonstruję. No to jest jeszcze gorsze. Tak się kończy zabawa z kolczastym drutem. No tam nic nie jest. No to co? To odpuszczamy i kierujemy się na hotel, który jest oddalony o około godzinę jazdy. Nara. Tam. No powiedz co. No co mam powiedzieć? Ty jesteś prowadzącym, ja tylko operatorem. To jest ten hotel. Właśnie zajechaliśmy. Auto zostawiamy tutaj na fajnym parkingu. Koło fajnego hotelu. Tak. Zabieramy sprzęt. Tylko jest pewien problem. Jaki? Czy jest wejście? Nie wiemy. A. Ponoć było. Ponoć było. Koło basenu przez okno. Ja widzę drugi problem, bo są na każdym oknie naklejki, że jest monitorowane. I tak samo było w Tarnowie. Włączy się, spierdolamy stąd. Ale to? Włączy się alarm.
tyle ze zwiedzania. I się alarm włączył. Jak szybko biegasz? Szybciej niż ty. Myślałem, że chciałeś brzuch pokazać, że masz duży. Sprzęcik jest naładowany u kolegi Pawła. Podręczne medykamenty mam na plecach. Ruszamy. Tak. Pan operator trzyma sprzęt. Zamiana. To jest pan operator. Dzisiaj. To jest kamera. Tak, kamera. Jesteśmy na eksploracji hotelu. Tu jest opuszczona siłownia. Idziemy dalej. Właśnie wyszliśmy z tego oto hotelu i jedziemy do Frankfurtu. W drodze do Kuby, do Frankfurtu, zatrzymaliśmy się koło jeziorka. Ono jest tam. Zaraz zobaczymy, jak wygląda naprawdę. No. Jesteśmy właśnie nad tym zalewem. Tam jest Tama. Idziemy sobie coś zjeść. Ktoś nam kiedyś zarzucił, żebyśmy nagrali opuszczony szlaban. Oto jest. W całej okazałości jest opuszczony, bo jakby nie był opuszczony, to by se stał tak. Jest koloru biało-czerwonego. Tu ma dziurki na płótkę. Spoiler. Chyba stalowy. Tam ma obciążnik. Tak jak w strongmanach noszą. Kłódka. I jest przykręcony do betonu. Do czego? Do betonu. No. Tu są takie widoki na okolice. Ta góra wygląda jak góra na klinkówce. I tu są te śluzy, jakby za dużo wody było. Te liny są najlepsze.
są przez pół cieńsze. Od Linbente. No. To ona jest gdzieś takiej grubości jak... Pokaż. Nie schodzimy do wody. Za długo by iść. Trzeba z nagli. Ostatni biwak przed Frankfurtem. Ogórki? Chcecie takie? To wchodźcie na Facebooka. Przyjemność gotowania z Magdaleną Wojtanowicz. Skończyliśmy nasz biwak i kierujemy się ku Frankfurtowi.